Cześć. Jak widzicie, dzisiaj jestem na torze Silesia. Mam w ręce kask, rękawiczki i jestem w stroju wyścigowym, więc no to sugeruję, że będzie się działo. I nie mylicie się, bo dzisiaj spełnię swoje marzenie. Przejadę się czymś wyjątkowym. Czym? Zobaczcie sami. I to jest właśnie to marzenie. Przejechać się po Silesia Ringu w Volvo XC60 z dieslem pod maską. To jest to, o czym właśnie marzyłem. O. Stajemy na torze. Co ja tak naprawdę robię w tym XC60 na środku toru? Organizatorzy imprezy zadbali o to, aby ci, co nie znają Silesia Ringu, mogli najpierw nauczyć się toru, nie tracąc na to czasu, zasiadając za kółkiem tego. Renault 2.0, czyli mini furtka do świata Formuły 1. Samochód wyposażony w silnik o mocy 220 koni mechanicznych, kręcący się do 8000 obrotów na minutę i osiągający pierwszą setkę w 4 sekundy. Dzięki swojej masie na poziomie 480 kg ten mini bolid rozwija maksymalną prędkość do 260 km na godzinę. Gwoździem programu jest jednak to cudo z 2007 roku. Oryginalny Williams FW29, którym jeździł nie kto inny jak legenda Formuły 1, czyli Nico Rosberg. Samochód dzięki silnikowi Cosworth'a osiąga 650 koni mechanicznych przy 12 tysiącach obrotów na minutę, a jego maksymalna prędkość to 350 km na godzinę. Przyspieszenie? 5 sekund. Ale w tym przypadku mówimy o prędkości 200 km na godzinę. Ja dzisiaj będę mógł poprowadzić tylko Renault 2.0, ale jako że jestem wielkim fanem F1, to nawet ta informacja przyprawiała mnie o zawrót głowy. Zanim jednak każdy z nas usiadł za kierownicą bolidu, to przeszliśmy nie tylko szkolenie teoretyczne, ale również praktyczne w symulatorze dostępnym na miejscu. Co ciekawe, symulator odwzorowywał nie tylko auto, ale także tor, który został zeskanowany cyfrowo, aby pod okiem instruktora później móc wiedzieć, jak osiągnąć najlepszy wynik. Ale wiecie co? Cyfrowa jazda to nie to samo, co prawdziwa. Jazda tym samochodem to coś niesamowitego. Pomimo niewielkich gabarytów i mocy, odczucia są jakbyście prowadzili dwa razy szybszy i dwa razy mniejszy pojazd. Zwinność i zarazem duża trudność w prowadzeniu tego Renault sprawia, że niejedna osoba wylądowała w trawie. Każdy, ale to każdy zakręt czuje się w tym samochodzie całym ciałem, mając wrażenie, że jest się zespolonym z maszyną. Zresztą, kiedy adrenalina utrzymywała się w organizmie, wszystko było pod kontrolą. Dopiero w momencie zjazdu do boksu mój organizm szybko dał mi znać, jak bardzo fizycznie nie jestem przygotowany do takiej jazdy. Po tym wszystkim mój respekt do kierowców wyścigowych potężnie się zwiększył. Teraz jeździ druga ekipa. Ja musiałem trochę ochłonąć, żeby cokolwiek do Was powiedzieć, bo to było coś niesamowitego. Pomimo tego, że ten mikrobolid, bo nie oszukujmy się, to jest malutki samochód, przyspiesza do setki w 4 sekundy, więc nie jakoś porażająco szybko. Ostatnio miałem XM-a trzytonowego, który przyspieszał podobnie. Natomiast wrażenia z samej jazdy są nie do opisania.
to, jak przyczepny jest ten samochód, jak doskonale się prowadzi, jak świetnie wchodzi w zakręty, jak czuć tą mechanikę, te uderzenia przy każdej zmianie biegów, jest wręcz niesamowite. Jest bardzo ciasny, jesteście wręcz przyspawani do tego monokoku. No ja nie spodziewałem się, jak widziałem ten bolid, sobie popatrzyłem na niego, powiedziałem, no taki większy gokart. No nie, nie większy gokart. Polecam każdemu, kto tylko będzie miał możliwość, a jest fanem Formuły 1, niech tutaj przyjedzie i tego doświadczy, bo to jest nie do opisania. Strasznie żałuję, że nie mogę wsiąść do tego Zaubera większego, bo to byłoby, no już, spełnienie marzeń, że tak powiem. Zresztą pokażę Wam, jak wygląda moje zamontowane GoPro, a mianowicie jest pełne much, bo było odwrócone właśnie kamerą w moim kierunku. Niesamowite. Niesamowite, jeszcze raz niesamowite. Ja uważam, że to jest jedno z ciekawszych doświadczeń w moim motoryzacyjnym życiu. To, że jednak ja nie przejechałem się Williamsem, nie oznacza, że uczestnicy mający wykupiony pakiet tego nie zrobili. Oj, bardzo żałuję, ale zdradzę Wam, że już poczyniłem pewne rozmowy z organizatorami, aby móc jednak wsiąść do FW29 w przyszłym roku i poczuć na własnej skórze, jak jeździ prawdziwy bolid Formuły 1. Także trzymajcie kciuki. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych testach. A ja rozbieram się z tego kombinezonu i wracam do Krakowa. Niestety X-160 w dieslu.